W sobotę na scenie Nyskiego Domu Kultury swoje urodziny obchodził chór Czerwony Goździk. Od ćwierć wieku śpiewa pieśni z dawnych lat. Patriotyczne, ludowe, biesiadne i wojskowe. Występy Nyskiego Chóru to jednak nie tylko muzyka, bo i dobry humor oraz wspomnień czar z dawnych czasów, które publiczności serwuje dyrygent Goździka Józef Szwab. Czerwony Goździk to jeden z najstarszych chórów w Nysie. Niektórzy górale mówią nawet, że najstarszy. Tworzy go 12 seniorów, którym przewodzi charyzmatyczny dyrygent Józef Szwab, a na akordeonie przygrywa Władysław Kogut. Nic nikomu nie wypominając, chórzyści mają od 60 do 88 lat. Rekordzistka liczyła sobie aż 93 wiosny. Maria Kryliszyn jest najmłodszą starszym chórzystką. Na swoją pierwszą próbę poszła 3 lata temu. Niechętnie, po długich namowach i z przeświadczeniem, że to jednorazowa przygoda. Dyrygent mnie zachwycił, oczarował oczywiście jak wszystkie panie. Był bardzo szarmancki, pocałował w rączkę, posadził przy stole, powiedział: mam nadzieję, że pani już nas nigdy nie opuści. No i nie opuszczę. Jak mówią sami chórzyści, Czerwony Goździk nie zabiega o dyplomy i tytuły. Ich zadaniem jest dawać słuchaczom radość i przywracać życie starym polskim piosenkom. W swoim repertuarze mają ponad 100 utworów. My najczęściej śpiewamy Karolinkę, śpiewamy właśnie tego Ondraszka, śpiewamy Marsz Spadochronowy, no śpiewamy Jak długo w sercach, ocalić chcemy te pieśni przed zapomnieniem. Moc muzyki testują od ćwierć wieku, dlatego dziś nie mają już najmniejszych wątpliwości. Śpiew nie tylko łagodzi obyczaje. Wesołość daje, co? Wesoło jest, Czerwony Goździk. Dużo zdrowia mi daje, zadowolenia, satysfakcji. Cieszę się, że spotykam się ze swoimi paniami w chórze i że jeździmy wszędzie. Na dożynki, festiwale, przeglądy, imprezy okolicznościowe. Do Kamiennika, Starego Grodkowa, Pakosławic. Jeżdżą po prostu wszędzie tam, gdzie tylko ich zaproszą. W sumie od początku istnienia dali niemal 400 koncertów. Od 2004 roku związani są z Nyskim Domem Kultury. Chcielibyśmy ich jakoś tak wesprzeć, jak się tylko da. I przynajmniej takie miejsce stworzyć im przyjazne, ciepłe, do którego mogą przyjść. Mogą się napić razem herbaty, kawę, pośpiewać, być ze sobą, poczuć, że są potrzebni. Na uroczystości gościnnie wystąpił kabaret kresowy Paka Rycha z Bytomia. W prezencie przywiózł najpiękniejsze lwowskie piosenki okraszone szczyptą dobrego humoru. Chcemy coś pokazać, przypomnieć tym, co jeszcze pamiętają, pokazać tym, co się później troszkę urodzili, jak to było wtedy. Na co dzień śpiewamy to, co we Lwowie powstawało lub o Lwowie powstało. Po części oficjalnej po raz kolejny tego wieczora odśpiewano 100 lat. Nie zabrakło tortu, bąbelków i życzeń. Niech nam śpiewają lata jak najdłużej i niech im sprzyja zdrowie. 100 lat życzę, jeszcze raz, żeby te piątki się przeżyły. Żeby jak najdłużej działali, żeby jak najdłużej w zdrowiu, szczęściu. Oby Czerwony Goździk swoje 30-lecie świętował dokładnie w tym samym składzie, a może i większym. A tymczasem jeszcze raz 100 lat.